Hej, hej moi drodzy, dzisiaj streszczenie świtezianka, więc jeżeli materiał wam się spodoba, zostawcie lajka, subskrypcję, jakiś miły komentarz. Zaczynamy. Chłopak i dziewczyna przechadzają się brzegiem jeziora Świteź. Spotykają się tam prawie każdej nocy. O chłopaku wiemy, że jest on strzelcem i mieszka w pobliskiej chacie. Natomiast o dziewczynie wiemy tyle co antyszczepionkowiec o medycynie, czyli nic. Była tajemnicza. Tak mijał czas. Spotykali się dość długo i szczerze mówiąc chłopakowi się to już przestawało podobać, że cały czas widują się w lesie i tylko to. Powiedział jej, żeby zamieszkali w jego chacie. Dziewczyna mówi mu, że nie ufa facetom, bo jej ojciec jej tak nagadał i ogólnie ona zamierza sprawdzić jego uczucia. Chłopak przyrzeka jej wierność. Dziewczyna nadmienia, że tych, którzy łamią przysięgę, zazwyczaj spotyka kara, więc lepiej niech się pilnuje. Dziewczyna odchodzi, roztapiając się w gęstej mgle. Chłopak próbował je szukać, ale no niestety nie udało się. No więc nasz ziomal, strzelec, wraca do domu, nagle patrzy na jezioro, a tam taka sztuka, że ho ho. Kusi chłopaka, by ten do niej przyszedł i przestał biegać z jakąś babą z lasu, bo tamta przecież i tak go zlewa. A ten jest naiwny i głupi. I z nią będzie mu żyło się o wiele lepiej. Chłopak się waha, ale kiedy ta pokazuje mu cycki i dalej go namawia, żeby do niego przyszedł, ten kapituluje. Idzie do niej, chce ją pocałować, a tu nagle wiatr zwiewa i wodna zjawa zmienia się w jego dziewczynę z lasu. Mówi mu dosłownie: ty chamie, przecież przysięgałeś, że mnie nie zdradzisz. A złamanie przysięgi będzie miało swoje konsekwencje. A konsekwencjami będzie uwięzienie jego duszy na wieki w drzewie. Chłopak utonął w wodzie, no i jak powiedziano wcześniej, jego dusza trafiła do modrzewia, pod którym zazwyczaj się spotykali i było ich to miejsce schadzek. Dziewczyna po dziś tańczy na tafli jeziora, natomiast nasz pechowiec jest ciągle przywiązany do drzewa i patrzy, jak jego wybranka tańczy. Hula hula. Dobra. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia. Pa, pa.